Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam do Pana Ministra kilka pytań, no bo rzeczą naturalną jest, że my pytamy Pana Ministra, a nas pytają wyborcy. I trudno nam jest czasem wyjaśnić tym wyborcom rzeczy, no, które dla Pana Ministra być może są oczywiste, a dla mnie są trudne do wyjaśnienia. Z tej serii pytań, no może to jedne z takie na przykład. No ile będzie zarabiał ten kierownik ośrodka zamiejscowego? Jaka tu jest oszczędność? Czy w ogóle jest oszczędność? Czy nie należałoby zastanowić się nad tym, że skoro pan minister z pewną determinacją idzie w takim kierunku, jaki pan sobie obrał, i to jest zrozumiałe, uzasadnienie było przedstawione, myślę, że część sali jest po pana stronie też, ale jednak ludzie analizują życie na bieżąco i mówią tak, no dobrze, to teraz Sejm się waha, pan minister wydał rozporządzenie, rozporządzenie już działa, koszty rozporządzenia są generowane. Czy nie warto by się było zastanowić, żeby o 2 miesiące przesunąć termin rozporządzenia? No bo jeśli tu zrobimy głosowanie i wyjdzie, że pana ustawa nie przejdzie, to szkoda tych pieniędzy, które są już w tej chwili wydawane na te rzeczone pieczątki czy inne kwestie. Więc proponuję rozważyć tę kwestię. Nam będzie łatwiej to później wyjaśniać w biurach poselskich. No i nie mogą zrozumieć ludzie u mnie w Brzozowie, w moim okręgu wyborczym, czy na przykład w Przeworsku, kiedy mówią tak, w Brzozowie wszystko idzie dobrze, nie ma zaległości, w Krośnie wszystko jest okej, nie ma zaległości w rozprawach, kolejki są w Warszawie, to mnie by było łatwiej powiedzieć Brzozowi, że pan minister przesuwa sędziów do Warszawy. I niech tu pracują i szybciej sprawy pójdą. Więc właśnie, to prosimy o taką czytelną informację, bo no niestety, skoro nie ma zaległości w Brzozowie, w Przeworsku, to dlaczego są te sądy likwidowane? I jeszcze jedno pytanie takie z ciekawości zadaję je. Mianowicie, każdy sąd ma swoje, panie przewodniczący, już kończę, ma swoje oprogramowanie, swój serwer i tak dalej. Jak po tej zmianie będzie wyglądała ta kwestia łączności elektronicznej między sądem matką, a sądem podległym? Dziękuję bardzo.